jest brak konsultacji społecznej, ale po konsultacjach chcą wrócić do nas jeszcze. No i teraz mam następne pytanie, bo znowu podejmiemy wtedy pozytywną, ale przepraszam, wróci to po konsultacjach na przykład. I tak, pewne rzeczy nie będą uwzględnione, które na to tutaj wnioskowaliśmy, bo tak mówimy się logicznie. I znowu będziemy tutaj podejmować negatywną modelę. Ja bym proponował, że... Przepraszam, a ja Cię nie słyszę, bo jesteś zagadywany. Chodzi mi o to, żeby poza brakiem konsultacji społecznych zaznaczyć nasze tutaj postulaty wszystkie, które uznaliśmy, że... Bo mieszkańcy na przykład mogą mieć różną wizję, różne rzeczy może im brakować, ale na przykład mogą nie zwrócić uwagi na ścieżkę rowerową, albo na przykład na zatokę autobusową, albo na coś innego. My wnioskujemy o brak konsultacji, ale dodatkowo prosimy o uwzględnienie tych rzeczy, które konsultacje jest przeszły, bo sama dyskusja nasza jest wewnętrzna, jest konsultacją społeczną. Tak? Mówimy tu, że nie mamy konsultacji społecznej, a jednocześnie nie mamy wróci po konsultacjach tak. Opinia pismo z KIDu, żebyśmy zajęli stanowisko. W trakcie konsultacji społecznych, które powinny się odbyć na terenie naszej dzielnicy, mieszkańcy i stowarzyszenie może jeszcze podjąć inne rzeczy, których tutaj nie ma. Więc ja bym nie chciała tego katalogu zamykać. W momencie, kiedy będą konsultacje społeczne, będzie czas na to, żebyśmy złożyli te swoje uwagi, które mamy w projekcie uchwały. Jeden z wielu. Jakoś tak dotychczasowa praktyka życia pokazuje, że w momencie, kiedy są robione konsultacje społeczne na terenie dzielnicy trzeciej, jesteśmy proszeni, przynajmniej ja, o zorganizowanie miejsca, sali, ogłoszeń i tak dalej. W związku z czym będziemy na pewno wiedzieli o tym, kiedy są robione i gdzie, o której godzinie konsultacje społeczne. I wtedy wprowadzamy swoje wnioski, tak? Także to odesłanie tego do ZIKIT-u, czy opinia negatywna z uwagi na brak konsultacji społecznych, wymusza na ZIKIT-cie wymusza na skicie właśnie zwrócenie się do nas z surowym materiałem i opracowaniem. Wtedy możemy rozgłosić to nagłośnie, że są konsultacje, wtedy organizacje pozarządowe mogą przyjść, rowerzyści, samochodziarze i tak dalej. I każdy może wtedy wnosić swoje uwagi do surowego projektu. Taka jest moja propozycja. Proszę bardzo, Jacek. Proszę Państwa, żebyśmy nie wiem co zrobili, do wąskiego gardła, a to jest odcinek kilkunastu kamieni, od ulicy Cystersów, Beobliwy, do Ronda Mobilskiego. Tego nie rozwiążemy, dopóki tramwaju nie schowałoby się pod ziemię, schowało w tunel i wtedy byłyby miejsce i dla czterech pasów, i dla szerokiej ścieżki rowerowej, itd. Ale na to nie ma pieniędzy. Natomiast moim zdaniem odwlekanie tego, odsyłanie tam i z powrotem, od Andrasza do Kajfasza, a znowu konsultować, a znowu tak, nie rozwiążemy tego odcinka, bo jest tam po prostu zawód. O którym odcinku, Jacku, mówisz? Od nasypu kolejowego do Ronda Mobilskiego. Bardzo Cię proszę, Jacku, wróć na grunt dzielnicy trzeciej. No właśnie, okay? No więc tego nie rozwiążemy. Natomiast na terenie naszej dzielnicy w zasadzie jest tyle miejsca, że specjalnie nie mamy się tutaj co zastanawiać nad tym, co tutaj majstrować przy tym projekcie. A wszelkie majstrowanie, proszę Państwa, sprowadza na nas odium całego Krakowa, który już się patrzy na tego, na tę ulicę Lema, dawno gotową, ze ścieżkami, z przystankami, z oświetleniem, potem oświetleniem wyłączonym, żeby nie było wstydu. Bo stoi na tej drodze jeden zakład wulkanizatorów i wszyscy to tak tłumaczą. A nie dlatego, że ścieżka, że to w tamtym rejonie ścieżki się zmieszczą i szeroki ciąg się zmieści. Więc jeśli mamy dyskutować o naszej dzielnicy, to na terenie naszej dzielnicy nie ma przeszkód dla realizacji takiej, jaka jest. Natomiast tamtego wąskiego gardła, między konkretnie, już to najbardziej, między Bliwą a restauracją Data Europa, nie rozwiążemy, bo jest
za mną stoi. Może pan radny, jeśli ma jakieś informacje, to się ma. Proszę Państwa, dyskusja jest otwarta. Każdy ma prawo się wypowiedzieć na sesji. Drodzy Państwo, wpłynął wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania projektu. Zgodnie z regulaminem i statutem wniosek formalny powinien być głosowany niezwłocznie. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba, dwie osoby, ktoś otrzymał głosu, dwie osoby. Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Drodzy Państwo, przewodniczący do głosowania, do zgłaszania i głosowania poprawek. Ja powstrzymałem tą poprawkę, opinię się negatywnie. Rozwiązanie projektowe pod nazwą przebudowa tramwajowej na przechodni Morskiej do Placu Centralnego. Z uwagi na brak spełnienia wymogu przeprowadzenia konsultacji społecznej określonego w zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa numer 2767 przez 2023 listopada 2010 roku, to byłby brzmiałby paragraf pierwszy, paragraf drugi nie uległby zmianie. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej poprawy, druga